zaraz spotka Joko. Oj, Joko będzie musiał uciekać. Zagrany pilar za plecy. Joko, memento. Już ugryzł tutaj swojego przeciwnika. Są zagrane flasze, ale Joko wyskoczy sobie za ścianę. Blank nadchodzi. Jest z ghostem Blank. Joko w dużych tarapatach. Joko za chwilę upadnie. Pierwsza krew na koncie Blanka. Steelbach w ogóle nie buduje drugiej łezki. Steelbach w ogóle. Oj, teraz weźcie na Betsy'ego. Betsy złapany na erkę od Oriany. Próbuje się odwrócić Betsy. Blank sporo robi. To jest podejście od momentu. Jakaś reczka z pleszykiem i zakończy życie Betsy'ego. Ale na bocie widzimy akcję na Roskeren. Tutaj mocno obija nerkę od Kindred. Wyratuje samą Kindred, a Morgana oczywiście nie. A teraz Profit ma swoją erkę, o. No, w sumie Profit chyba tego nie wygra, stąd trafione jest podejście momentu 2 versus 1, na pewno to wygrają. Pleszek od momentu, bardzo duża agresja w wykonaniu zawodników Rocka, tylko pytanie, czy będą w stanie zrobić na szara zawodnicy Giants. W czwórkę próbują go robić, jest podejście od Blanka, jest podejście tutaj od Hiku i Norskrena. Będą chcieli o to walczyć, jest teleportacja, zagrany equalizer albo bardzo słaby equalizer. No i Norskren jednak na short dla Kindred. O. Joko czy wyskoczy? Erka zagrana od Joko i chyba nie ucieknie już z tej sytuacji. Próbuje zabić Norskrena, prawie się udało. A bardzo mało brakło, ale okej, żeby też nasz robił. To było dla nich bardzo ważne. Hiki ofensywnie Steelbacka. Ale Hiki może za chwilę zginąć, shutdown dla Ruina. Jeszcze Ruin może zgarnąć drugiego fraga, jest zagrana w zonie od niego. Steelback cały czas tutaj strzela sobie z boku. Steelback musi przeżyć. To nie jest ważne, ponieważ teraz nam idzie jest podejście od Rokat. A Ruin bardzo mocno oberwał. Ruin odpala swoją zonę, Blank musi peszować do tyłu. Świetna erka od Sirniuk Zalot, jest wejście od Betsy'ego. No i Betsy tutaj ładnie poturbował Momento, który się mocno odpala. W tym momencie jest zagrana erka od Kindred. Momento musi w nią wejść, ale Momento potem bardzo szybko upadnie. Momento nie żyje, ale żerka od Gnara w 3-4 osoby, to może wystarczyć. Ale tutaj nikt nie followował. Gnar upada, Guardian Angel, Ruin. Aj, Profit tutaj puszcza swojego psa, by to obijał Profita. Kolejny kamień za chwilę będzie dostępny. Jeszcze rakietki dorzucone. Wchodzi nam tutaj mocno Hikyu. I Betsy tego nie przeżyje, ale każdy odpowiedź Giants. Tylko, że to jest... Mógłby tutaj Joko coś zestylować, ale nie ma całkowicie wizji. Troszkę trzeba zająć 3000 HP na szorze. Jest zagrany equalizer w 3 osoby. Świetnie, Hikyu coraz mniej HP. Hikyu może zginąć. Hikyu, czy on to przeżyje? Hikyu jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Lepiej nie grinkoluje stamtąd. Spadaj. Shield zagrany od Oriany, Steelback flaszuje do przodu, Shield zagrany, Hiki upada, double kill! Bo jest tylko jeden, zawodników jest pięciu, Hiki teraz właśnie zashieldowany. Jeszcze Blank dorzuca swojego shielda, no i zobaczcie ile tego shielda ma, jest wejście od Profita, bardzo ładna erka, wyrzuceni zawodnicy Giants, ale Profit za chwilę upadnie. Czy on to przeżyje, jest zagrany Guardian Angel, no o, i nie. Ruin zachodzi od flanki, Profit. Black Shield, jakie shieldy do Oriany, niestety nie było, Joko zabija Profita, jeszcze Hiku próbuje uciekać, może się jeszcze odwrócić Hikyu, Joko będzie gonić, Steelback jest gotowy na to, żeby faszować do przodu, niestety ten Mystic Shot nie trafiony, Steelback. Blank nie ma many, ciężko będzie się odwrócić do Rokat. Na Black Shielda, przyjęty przez Hikyu, Ruin z flanki nadchodzi, będzie slowować, Norskren próbuje flaszować, skill nie trafiony, ponieważ Ruin bardzo fajnie flaszuje, Norskren za chwilę upadnie, Betsy z fragiem, Hikyu w dużych tarapatach, jeszcze wchodzi Betsy, to może być koniec. I to będzie koniec z botem, chyba nie? No to wygląda. Czekaj, do bazy teleportuje? No, chce obronić inhibitor. Shutdown. Czemu on to robi? Nie, nie, to jest tylko troll. Zostawcie tego trandla. No Profit za 5 sekund dopiero. To nie ma znaczenia. Giants wygrywa. A więc 5-9. Tak, Serksen na górny alej, będzie próba dive'u, Smithy J już jest zabijany przez Odo. Przepalono Odo, bardzo dużo obił Smithy J, teraz Serksen musi wykończyć ze smite'em i pierwsza krew na koncie Kindred. Oj, co z tym blue buffem, wzięty przez Serksen, promiski ofensywnie. Serksen się odpala, Serksen musi uważać, podejść od Kobiego, jest teleportacja, Odo świetny equalizer, jednak nie trafiony najlepiej. Odo. Ale Szeryf upada. Sedril jeszcze walczy z niskim. Niski tutaj bardzo ładna erka. Sedril upadnie. Niski. Mankis też tam miało całkiem sporo, ale teraz Larsen ofensywnie. Erka zagrana. Sedril jest obok. No i Niski musiał fleszować. Jeszcze próba Larsena. Jest zagrany heal od Sedrila. No i tu będzie szansa na to, żeby zabić Niskiego. Jeszcze equalizer, ale niestety nieudany. Ładna erka od Kindred. Xerxa odskakuje, ale Ignite zagrany na sam koniec. I shutdown dla Alistara. Oj, Siadana podpalił. Oj, Smithy J musi uważać, bo jeden versus 3, ale już tutaj Smithy J zabił Kasinga na raz, wysadził swojego przeciwnika, ale przynajmniej... Tureta, reszta jego drużyny robi na szora. Xerxe, zobaczmy, jest gotowy, jest wejście od promiska, troszkę za wcześnie podrzuca tutaj Xerxe. Xerxe może zginąć za granarkę od niego. Cały czas gotowy, by tego na szora wysmajtować. Xerxe, coraz mniej HP, Xerxe, 2000 HP, jeszcze tutaj promisku go wyrzuca bardzo ładnie headbutem. Niski za chwilę upadnie, Azir z fragiem, jeszcze na szor, na koncie H2K. Splice, nie ma tej Erki na plecach.
Ignite na Larsena, Kasim chce go zerkować, jest zerka zagrana, Larsen flashuje, jeszcze wychodzi tutaj ze ściany i Kasim za chwilę upadnie, Larsen i lepszy, ajajaj, trusz od baraż dograny. No i HK, czy oni chcą kończyć? Nie, nie mogą. Jeszcze była pana Seydril. Seydril na gargulcu, nie ucieknie, z kim nie odpuści. Teraz Mitty jeszcze teleportował, to dziwne. O, dziwne zagranie też było od Kobiego, ofensywnie z BTJ. Niskiego, double kill, może być triple kill, Niski flashuje bardzo ładnie, to może być nawet quadra. Zobaczmy, to czy Niski, czy Smitty J, triple kill, to będzie Smitty J, który robi tripla. Dobra, to przez H2K i H2K idzie po zwycięstwo. Nie chce być inaczej. O, upada, Smitty J, bestia odpalona. No i ta seria przegranych H2K w tym momencie się zakończy 1-13. I to bez self... O, ładna arka od Azira jeszcze. Bez Selfiego. To trochę smutne dla tak Selfiego. Tak jest. To jest trochę szkoda, że właśnie Selfiego nie ma, gdy H2K triumfuje. Ale i tak. Wielkie brawa do H2K. Za wariat. Jeszcze teraz na White Knight, Lightning Rush użyty, ma swojego flasha, ale ten flash będzie musiał być spalony. Jeśli chce przeżyć, jest flash od Kikisa i to może być pierwsza krew na koncie Kikisa. Kikis jest takim bogiem tej gry. Bez blotki. Nowy. Oj, a tu Attila, wywrotka. Ale może Jackal chociaż zabije Neona? No, może być ciężko. No, sam Jackal będzie musiał za chwilę flashować, bo Totoro odpala swojego Rumple i będzie flash od Jacktrola, bo uciec przed tym stunem. Exile jeszcze walczy z Jizuke. Exile może to wygrać. Zobaczmy. No, na tym zakończy Exile. Stuntowany Exile, bardzo fajny combo. Po raz kolejny wchodzi Jacktrol, podrzucony Exile. Nie ma swojego flasha, Exile i powinien upaść. Świetnie, ale Jacktrol to jest tak standardowe zagranie od niego, ale moment, bo tutaj akcja na topie. Cold, nietrafiony, brzuszek, erka od Galio. Czarda i Cold upadnie, ależ tutaj wjeżdża Jizuke. Jeszcze może być prowadzi Daivo na White Knight, a podchodzi tam Totoro. To jest 2 versus 3 Totoro, zagrany headbutt, pulverize za chwilę będzie dostępny, ale double kill dla Kaboczarda. I jeszcze atakuje. Totoro może upaść, Nightcrawl nadchodzi, Totoro, czy on to przeżyje? Jednak Jacktrol zgarnie tego fraga. Się na mida Jizuke, za chwilę może złapać Totoro, tam ci niestety nie trafiony. Tak, odrobinkę tylko. Exile próbuje się odwrócić, złapany Jizuke, wchodzi tam Rakan, ale beczka od Colda, bardzo szybko disengage'uje takie coś, ale charm trafiony w Exile, Exile, coś ty narobił! A to był typowy to int. Cosplay Yasuo z solo kolejki i Totoro robi dokładnie to samo. Te 2 zabójstwa i 3 asysty. Oj, Jizuke, będziemy się flashować. Ależki od Jizuke, boli. Odpalona RK do White Knight, Exile flashuje, podrzucony Jizuke, jeszcze tutaj. Ale ma zagraną erkę, leci Kabo na plecy. To będzie inicjacja w Neono, chce wejść w Neono, zobaczcie, ta Oriana jest sfokusowana. Bardzo ładnie Colt przerywa to EQ, ale Kabo czart. No ten trochę... kataklizm chyba niepotrzebny. Trochę się to posypało. No to Toro oczywiście pa... niezły, niezły podrzut. Tak, Toro wychodzi, próbuje odrzucić erkę od Oriany trafiona, także Neon niestety nie popisał się w tym fajcie. Jeszcze Colt próbował opanie tego zawodnika, Tille go zgarnia. No a tam widzimy, że Kikis na spokojnie zgarnia na Shora. Jeszcze szansa na Unicorn Zablop, White Knight się odpala, zobaczmy. Coraz mniej HP ma Jizuke, Jizuke upada, Kikis musi flashować, Tilda tak samo, White Knight. Headbutik z Pulverizem, no, na razie traci pół HP Totoro za darmo, Neon tak samo, jest wejście od Totoro, odpala swoją Erkę, Yasuo poprawia to Erką, swoją Kabuczar za chwilę upadnie. Erkę od Galio, nikogo. Jeszcze tam walczy na przedzie Jacktrol razem z Kikisem, duet polski, ucieka na flance, ale Unicorn Zablop wychodzi z tej sytuacji dużo, dużo lepiej, White Knight jeszcze goni. Cold zachodzi, jest wejście od Exile, Splashek, stąd dwie osoby, jest wejście od Exile, bardzo ładne, Oriana poprawia i to może być masakra Vitality, Kikis całkowicie zestunowany. Wejście Charm, bardzo ładny tym razem od Rakana i tym razem to Vitality inicjuje, powinno to wystarczyć, ale Totoro przerywa erkę od Jizuke, jeszcze wchodzi z tamtym Jizuke na Orianę, Neon upada, Cabo Chart świetnie na frontlane'ie. Jest White Knight. Tutaj na tej stopłacze White Knight, ale to jest AD Kennen, to nie jest AP Kennen, więc on musiał to atakować, żeby zadawać obrażenia. Exile za chwilę upadnie, Exile jednak ucieknie, a Jacktrol razem z ekipą lecą po zwycięstwo, to jest... No, dwa inhibitory chyba na spokojnie trzeba rozegrać. Ale jeszcze jadą po White Knight. Próbuje ogrywać. Rakan nie trafia swojego podrzutu. Kabuczar cały czas gał, to atakuje White Knight. Jeszcze żyje, jak to jest możliwe? Trzech zawodników go tutaj niszczy, ale... Wszystkie kisy z podejścia od Jacktrola przyciągnięte to narożą swoje erki, więc przynajmniej to zbajtowali zawodnicy Vitality. To jest bardzo ważny dalej. Spell. Wejście w Totoro, jeszcze ta erka przez chwilę będzie istnieć, ale za chwilę Totoro już tę erkę straci. Czarł w dwie osoby, Totoro upadnie, Kabuczar z fragiem i teraz to Vitality leci przed siebie. To jest Gragasem, ale od razu leci Kabo. Cold przesunięty, Cold może upaść tu i teraz. Cold będzie wysadzony, Attila zgarnie tego fraga, 7000 HP na Nashora, więc Unicorns Olof nie mają opcji nawet powalczyć o tego Nashora, no bo jeśli ginie jungler,
to giną również nadzieje na to, żeby tego nasza rozgarnąć. Tak, no chyba na to czekałem, żeby sobie dali tej wejście od Totora, ale tylko Vatille, tragiczny engage. I co robi Galio razem z Jarvanem? Masakrują backlane, Cabo Charge z dwoma fragami. I to będzie koniec. Vitality zwycięży w tym meczu. Łatwo nie było, opór postawiony przez Unicorns of Love, ale tak ten mecz wygrany przez dwóch Polaków. Kikisa i Jack. Dziewiąte zwycięstwo Vitality. GG, well played. Na Perksa, Perks zagra na RK, podrzucony i chyba będzie zniszczony Perks. Jeszcze fleszy God Kapsa, dał radę. Pierwsza krew na jego kącie, Jankos próbuje się odwrócić. Jankos dał radę zabić Kapsa. Jeszcze fleszek do tyłu. Świetnie, Marcin. Zabiją Hylisang, wejść na Vadida. Czarmowany Vadid jest podrzut, jest wejście od Kapsa. To powinno wystarczyć. Vadid używa swego shielda, ale Bwipo wykończy Vadida zaraz, chodź. O. Tylko Kapsa skacze, ale Bwipo z do przodu. Sangwy pól dostępny, jeszcze Hiarno może być tutaj dowołany. Leci Jankos. RK od Nocturna. Jankos, pierwszy frag, to może być double kill. Zobaczmy, czy Kapsa będzie w stanie uciec. Boom. Jednak nie. I Hiarno dostał fraga. Oddał. Dokładnie. Dla Boga. Oddał tego fraga. Jest bardzo mocno GT wychodzi z tej sytuacji. Teraz wejście od Broxy. Ale co może zrobić w Broxach? Chociaż? Chyba nic. Choć zejście jest od Soa. Za Perks próbuje wydostać się na dół, ponieważ dostał kola, że schodzi tam Orn. RK od Orna i Fnatic. Próba inicjacyjna Jankosa, ale na shielda przyjmuje to RK od Soaza. RK oj, od Perks będzie pomarty. Perks upadnie. Chyba, że shield? Nie ma shielda. Ja na cooldownie. Vadid jeszcze podrzucony. Fnatic musi zdecydować, czy robią na szara do końca, czy inicjują wejście Vadida. Vadid podrzucony. Vadid tutaj mocne obrażenia przyjmuje. Użyty shield w odpowiednim momencie, ale Caps i tak zgarnął tego fraga. Wunder będzie goniony. Broxa nadchodzi. Za chwilę będzie stun na Wundera. Wunder jeszcze nie ma bestii nastakowanych. Jarno próbuje się odwrócić, ale Bwipo zgarnie tego fraga. I Kaoca za w dwie osoby. Vadid podrzucony jest charm, ale szybko wysadzony Marcin. I Vadid też upadnie. Erkot Sejuani w Kiernana musiał flaszować. Świetne czyny w kalapsze zatrzymuje cztery osoby. Więcej niestety nie zgarną. Jest jednak próba inicjacji na Jankosa. Jest shield od niego, jest ten stopwatch, ale Jankos nawet go nie zdążył użyć. I dwóch zawodników gdzie to się rozpada. Dwóch kluczowych zawodników tak naprawdę, bo Jankos i Hjarnan. Do tego jeszcze Perks upada. I Fnatic zakończy ten pojedynek. G2 niestety przegrywa. GG, well played. Teamfight 4-0. Fnatic to kończy na pierwszym na szorze. Oj, G2. 27 minuta, G2 przegrywa i ta klątwa powa. Klątwa powa. Tylko przez to przegrali. No, dobrze zagrał ten Jankos. Mógł chyba stopłaczyć. Oj, lecę po Vadida. Z tą Koreańczyka. Koreańczyk zrobił pętę. Nie, nawet nie uderzył tamtej dwójki niestety. Podejście od Syncaxa, tutaj może być próba dawać teleportacja, Chachi będzie dojeżdżany, ale Chachi wyskoczy, hookshot trafiony, stun dorzucony. Alfari nie ma szóstki, więc nie ma jak go zatrzymać, jeszcze teleportacja odwrotna, Syncax, down, Justice Punch, Q dograne i pierwsza krew na koncie Galio, ale Syncax musi uciekać, bo to jest blisko upset. Syncax martwy, on już wie, poświęca się, z fragiem. Ale Nukedog jeszcze goni Mikey'ego. Jest slow, jest podrzut. Mike nie ma swojego flasha, flashuje upset i kolejny frag na koncie upseta. Double kill Lucia. Pan sama, pierwszy raz gra magiem, właśnie o tym mówiliśmy w Champions League, ale teraz szósty level od Alfariego i widzę, że raczej upadnie tym razem. I tak też się stało. Tak, pierwsza gra Belkozem, ale znaleziony Max Lore i wybuchnięty. No, nic teraz podejście od Vandera, headbacik pulverize, Nukedog, podrzut trafiony i Syncax po raz kolejny upadnie. Pięknie, szalkę. Bardziej kwestia treningu. No i zobaczmy teraz Nukedog Max Lore, podrzucony jest próba wejścia, ale świetnie, Vander klika swojego headbata, pulverize, Nukedog za chwilę upadnie, shutdown dla Shena Alfari, czy ty jeszcze żyjesz? Jak to jest możliwe? A, Asama. To jest Chachi. Przeżył? Asama za ścianę, Vander powinien go dobić? O na nie, dograny headbacik z pulverizem, wystarczyło many. Jest do czwartej w nocy, ale to Chachi ma duży problem, będzie martwy. Jeszcze to jest Stand United dla pewności od Mikey'ego. No, o, na teraz bocie. To Stanley przydałoby się na bocie. Upset próbuje zabić Kansasa, czy wyjdzie? To powinno wyjść. Upset, świetne zagranie. Alfari próbuje się odwrócić, jest zagrana Stanley United od Shena. Zerka w Alfariego. Wyzrzacz oczywiście stuntowany, zniszczony. Mikey jeszcze Nukedog próbuje smaży. Wyskoczyć. Świetny taunt od Senkaksa, ale Nukedog wyskoczy. Jest podejście od Max Rara na plecy, Nukedog upada. Double kill dla Galio, jeszcze goni Kansama. Goniony jest tu Senkaks. Wander Q. Ale bardzo szybko Senkaks spada. Czemu on tyle obrażeń dostaje? Jeszcze strzał od Nukedoga i to wystarczyło, żeby go zabić. Shutdown dla kaczuszki. Teraz
Przejmuje stery w tej grze. On trafiony, Hans Samba wysadzony i to może być nawet koniec. Vander wchodzi ofensywnie, stun jeszcze na Trandla, ale Max Dor sporo HP na gargulcu, więc ciężko będzie go zabić. A Lucian puszuje, wejście od trzeciego bestia jeszcze niedostępne, więc nie miał jak tutaj zerkować. Vander musi odpuścić, choć nie tak to jeszcze czeka. Tak, nie, zrobi presję cały czas. O! Teleportacja. Upset niszczy Max Lora na plecach. Chciał to oczywiście Max zgarnąć tego na Shore, ale upset, ile on ma obrażeń. Na gargulcu był w stanie na go zbić, się to małej ilości HP, Majki za chwilę upadnie, jeszcze upset walczy tutaj z Hansamu. Hansam odpala swoją myłkę, Sangui pula, ale upset zupełnie tego się nie boi. No nie ma na to na Shore dla Szalkę, widzimy, że Misty dopuszcza. No, raczej na Shore za, no, za Smoka. On jest w miarę nisko już na zdrowiu, turecik, podrzut Max Lora. Erko do Amazinga. Erko spróbuje go wysadzić. Gargulec Max Lora niestety nic nie dał. Shutdown dla Nukedaka, ale upada nam Gnar. Jeszcze walczy Alfari, bardzo szybko wysadzony. Galio erkuje, ale Galio też za chwilę zginie. Nukedak jeszcze walczy nam tutaj Hansama, ale bardzo koniec. Szybko Misfits się rozpada i Szalkę zwycięża. Quadra kill dla Pseta 7-0-4. Nice. Co ciekawe, mamy Szalkę, G2 i Vitality Exequo na miejscu trzecim. No ładnie. To ostra walka. To są miejsce. Trzy drużyny z Polakami na tym samym miejscu. No. I bardzo blisko do miejsca drugiego. Yes. Po tym, jak będzie.